Witam wszystkich dzisiaj. Opis rasy Welsh Corgi Pembroke, czyli kuzyna niedawno omawianego Welsh Corgi Cardigan. Psy te różnią się nie tylko wyglądem, ale też zachowaniem i charakterem. Przejdźmy jednak do wielkości naszego Pembroke'a. 25-30 cm wysokości, 9-12 kg wagi, czyli pies raczej nieduży. Ale jego energia, żywiołowość naprawdę może bardzo wiele osób zaskoczyć. Żyją one od 12 do 15 lat, bardzo często dłużej. Przejdźmy jednak do tego, co najważniejsze, czyli do charakteru i zachowania. A to są psy bardzo fajne, jeśli chodzi o ten charakter. Bardzo wesołe, bardzo pogodne, takie wesołe, przyjacielskie, takie towarzyskie, uwielbiające całą swoją rodzinę, uwielbiające nasze towarzystwo, lubiące z nami przebywać, uwielbiające być wśród ludzi. Potrzebują sporej dawki ruchu, jak na takiego, można powiedzieć, niedużego psa. Ta ilość energii, jaką posiadają, jest naprawdę duża i muszą tą energię w jakiś sposób spożytkować. Muszą się wyszaleć, muszą się wybiegać. Są to psy pasterskie, zaganiające i musimy pamiętać, że ta żywiołowość, ten temperament musi znaleźć gdzieś ujście. W przeciwnym wypadku może dochodzić do takiego czegoś jak troszkę większa szczekliwość oraz lekkie takie zapędy niszczycielskie. Ale oczywiście trochę ruchu, no nie tak trochę, ale ruch i nie ma najmniejszych z tym problemów. Świetnie te psy dogadują się z innymi psami, dobrze dogadają się z kotami, równie dobrze powinny się dogadać ze zwierzętami, chociaż oczywiście jak zawsze wychowanie i socjalizacja jest bardzo ważna. Pamiętajmy też, że te psy, chociaż są łagodne, spokojne, to jednak nie dadzą sobie zrobić krzywdy przez inne psy, one i tak będą się bronić. Jeśli chodzi o ten stosunek do człowieka, to co powiedziałem w stosunku do swojej rodziny, to również ten stosunek co do innych ludzi również jest przyjacielski, towarzyski. Te psy nie mają agresji, nie wykazują tej agresji względem ludzi i o ile może być to pies stróżujący, on tym szczekaniem naprawdę da nam znać o wszystkim, dosłownie wszystkim, nawet o przylatujących ptakach albo wiatr zawieje i też potrafią szczekać, niestety. To jednak ten pies raczej zbyt kocha ludzi, żeby nas tak w ten bardziej fizyczny sposób bronić. Lubią dzieci, świetnie się z dziećmi dogadują. Jedyne, co trzeba ich oduczyć, to takie coś, co jest w ich naturze, czyli to zaganianie. One, można powiedzieć, w sposób naturalny mogą, bawiąc się, biegając z tymi dziećmi, chcieć je zaganiać. No i to niekiedy może sprawiać problemy i troszkę nas wkurzać. No dzieci też. Uwielbia pracować, zwłaszcza z ludźmi. Bardzo szybko i chętnie się uczy, ale trzeba uważać na takie coś jak niedomówienia. Ten pies musi mieć wytłumaczone, co mu wolno, co nie wolno. On świetnie wykorzystuje te nasze niedomówienia, żeby coś zrobić, spsocić. I ta konsekwencja jest bardzo ważna. No i właśnie to wytłumaczenie temu psu, żeby ten pies wiedział, kto w tym domu wydaje polecenia, a kto ma ich słuchać. Bardzo często też może się zdarzać, że ta inteligencja, spryt może powodować po prostu, że one będą nam chciały, delikatnie mówiąc, chcieć wejść na głowę, tak żeby to one niejako nami sterowały, ale to już niestety należy do wielu psów. Dobrze sprawdzają się w wielu psich sportach, gdzie ta wielkość nie jest przeszkodą, gdzie ten szybkość, upartość ma duże znaczenie, inteligencja. Są to też psy świetnie sprawdzające się jako na przykład pierwszy pies, ponieważ to wychowanie, jeśli tylko troszkę będziemy myśleć, co robimy, nie powinno nam sprawić żadnych najmniejszych problemów. Te psy świetnie też sprawdzą się na przykład w małych mieszkaniach i chociaż ten temperament, ta żywiołowość jest duża, to wystarczy oczywiście odpowiednia ilość tego ruchu spacerów. No i wszystko będzie ok. Pielęgnacja. Linieją 2 razy do roku. Dosyć mocno. Do tego właściwie można powiedzieć, że cały czas gubią takie niewielkie ilości sierści, ale nie jest to jakoś bardzo, bardzo uciążliwe.
wszystko jest do przeżycia, ta pielęgnacja nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Oczywiście musi być, żeby ten pies był zdrowy, żeby nie było z nim najmniejszych problemów. Do tego oczywiście pazurki, oczy, uszy, ale to już tradycyjnie jak zawsze. Zdrowie. Chociaż jest to rasa zdrowa, to nawet można powiedzieć bardzo zdrowa, to oczywiście trzeba na kilka rzeczy uważać. Na przykład na kręgosłup, czyli uwaga z wychodzeniem na schody, z unikaniem skoków, tak żeby ten ich kręgosłup, ta, można powiedzieć, ich pięta achillesowa była chroniona. Jeśli chodzi o odporność na warunki atmosferyczne, są to psy bardzo odporne, naprawdę świetnie się sprawdzą i to w niskich temperaturach i naprawdę w tych wyższych też nie będzie ten pies miał żadnych problemów. Pamiętajmy jednak, że upały mogą być o wiele niebezpieczniejsze dla naszych pupili niż dla nas. Odżywianie. Tu trzeba uważać na jedną rzecz. Te psy uwielbiają jeść. Niektórzy mówią, że to obżarstwo, brzydko mówiąc, tych psów może źle wpłynąć na ich zdrowie, ponieważ te psy mogą mieć problemy z tyciem. Musimy bardzo uważać na to, żeby to jedzenie, te smakołyki były w odpowiedniej ilości. I musimy też pamiętać o tym, że to jest pies chociaż niewielki, to jest bardzo aktywny. I ta ilość jedzenia jednak powinna być dosyć spora. Tylko, że tu musi być balans pomiędzy zbyt małą, a zbyt dużą ilością jedzenia. No musimy tu się bardzo pilnować. Wady i zalety. Zaczniemy tradycyjnie od wad. Pierwsza z nich to jest hałaśliwość. Jednak te psy raczej lubią szczekać. Dużo szczekać. Niekiedy bardzo, bardzo dużo szczekać na wszystko, co w ogóle istnieje. Takie szczekanie dla samego szczekania. Tutaj też warto postawić w wychowaniu na tym, żeby nie obszczekiwały wszystkiego, co się rusza i robiły tego, kiedy tylko chcą, tylko żeby jednak szczekały wtedy, jak trzeba. Ale i tak, nawet dobrze wychowane, jednak trzeba się pilnować. Pamiętać raczej, że są to psy szczekliwe. Do tego dwa razy jednak obficie w roku linieje. Musimy o tym pamiętać. To nie jest taka rasa, że nie gubi tej sierści dużo. Ona jednak coś tam w tej materii sprawia problemy. Kolejną rzeczą jest to, że jednak te psy lubią stawiać na swoim. Są raczej uparte, lubią postawić na swoim. Lubią, można powiedzieć, wejść nam na głowę, żebyśmy po prostu robili to, co one chcą. Jeśli chodzi o zalety, przyjacielski, pogodny, bardzo wesoły, uwielbiający się bawić. Świetnie dogada się z dziećmi, świetnie dogada się z psami, kotami, innymi zwierzętami. Może nie będzie jakimś świetnym obrońcą, ale na pewno nas zaalarmuje, kiedy trzeba. Dobrze sprawdza się w wielu psich sportach. Rasa bardzo zdrowa, odporna na warunki atmosferyczne, nieskomplikowana pielęgnacja. Tu tylko to linienie dwa razy w roku. Tak, to raczej nie ma problemów. Do tego lojalny i pies wierny. Dla kogo ten pies? Oczywiście Welsh Corgi, Pembroke, bardzo popularna rasa wśród sławnych ludzi, ale znajdzie się u wszystkich. Jeśli tylko zapamiętamy, że ta aktywność powinna być na dosyć wysokim poziomie i że te psy lubią z nami przebywać, nie będzie najmniejszych problemów. On świetnie się znajdzie właściwie w każdej rodzinie. Są dzieci, są inne zwierzęta, duża aktywność, średnia aktywność, tylko pamiętajmy o tej aktywności, wesołe. To wychowanie, prowadzenie też nie jest jakieś skomplikowane, też nie będzie nam nastręczać dużych trudności, tylko troszkę cierpliwości i konsekwencji. Bardzo fajna pod tym względem rasa, naprawdę godna polecenia wielu z nas. Pamiętajmy jednak o tych kilku wadach, niedużych oczywiście, i o tym, że wychowanie jak zawsze jest ważne. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem. Do usłyszenia ponownie.